No i wraz z Wami kontynuujemy zwiedzanie Wielkopolski śladami Szczanieckich, Raczyńskich i innych znamienitych rodów. Zapraszamy na film. Miejscowość Chełmno posiada rodowód sięgający średniowiecza. W źródłach pisanych pojawiło się po raz pierwszy w 1257 roku. Dziedzicem tej wsi w 1760 roku był Tadeusz Wodecki, syn Mikołaja i Katarzyny Szczanieckiej. W 1767 roku dobra chełmskie nabył od Wodeckiego Franciszek Szczaniecki herbu Ossoria, podczaszy i sędzia z Córrog w Grodzie Poznańskim, ożeniony z Ludwiką Łącką. Ich synowie w 1786 roku wybudowali w Chełmie dwór. W 1853 roku dziedzicem wsi został Eugeniusz Raczyński, który był ostatnim potomkiem po mieczu swej gałęzi rodu Raczyńskich. Niebawem Raczyński sprzedał dobra w ręce niemieckie i wyprowadził się do Poznania, gdzie wychował córki i był m.in. dyrektorem prowincji ziemstwa poznańskiego. Ostatnimi właścicielami dworu w Chełmie był ród von Limannice.
Mieli oni tu całkiem spory, liczący ponad 800 hektarów majątek. Po wojnie został on upaństwowiony i przez 40 lat rezydował na tych ziemiach PGR. Dwór, park i kaplice na wzgórzu miały się wtedy całkiem dobrze. We dworze, który z racji wielkości można nawet nazwać pałacem, urządzono biura i mieszkania. Po likwidacji PGR-u wszystko upadło. Żal dzisiaj patrzeć na popadający w ruinę XIX-wieczny budynek. Choć trudno w odniesieniu do niego mówić o jakimś konkretnym stylu architektonicznym, posiada on mimo wszystko niezaprzeczalny urok. Thank you.
Na najwyższym szczycie regionu, należącym do Korony Wielkopolski, Górze Chełmińskiej o wysokości 131 metrów nad poziomem morza, znajduje się kaplica grobowa rodziny Szczanieckich z 1785 roku. Pochowano tutaj wielu zmarłych dziedziców wsi. Za czasów PGR-u w latach 70. dokonano modernizacji kaplicy, która spełniała przez pewien czas rolę filialnego kościółka. I to by było na tyle. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.